Scena trzecia, ujęcie pierwsze, nagrywamy bez Sebastiana, on dojedzie. Ciepło się ubrałaś? Tak! Bo Liza przeziębiła sobie pęcherz i ubiera je na rajstopy. Ona to nawet jak lekki wietrzyk zawieje do koniec. Od razu ma przeziębiony pęcherz i zaraz siusia z krwią. Mówi, że to jakby kto kłuł widelcem cewkę moczową albo krajął scyzorykiem. Tak stoi nad sedesem i czeka, aż jej pokroi. 5 minut. 10. 20. I potem siusia z krwią. I tak się męczyła, zanim nie zaczęła umierać rejtuzu. Lepiej zadbać o siebie. Lepiej zadbać o siebie. Nie zmęczyłeś się? No to się huśtaj, huśtaj. Niech się huśta. Niech się huśta. Jak przychodzą rodzice, to zamykają go w czterech ścianach. Wtedy siedzi w oknie, patrzy na huśtawkę, zupełnie jak pies, którego nikt nie wyprowadza na spacer. Mówię im, puśćcie dzieciaka na dwór, a oni jakby w ogóle mnie nie słyszeli. To znaczy, czy jestem, czy też mnie nie ma. Traktują mnie jak ten szum wody, którą się zmywa naczynia. Sama widziałaś? Tak. Ja tam nikomu źle nie życzę. Ale im? No sama zobaczysz, na moich oczach, chociażby wczoraj. Mówię, jak wam jestem niepotrzebna, jak potrzebujecie spokoju, to proszę bardzo, oddajcie mnie do domu starców. Ja to już wszystko wiedział, wszystko. A oni muszą żyć, wychowywać dziecko. No dajże spokój, do jakiego domu? Jakiego, jakiego? No jakiego? Tam przynajmniej będę pewna, że nikomu nie jestem potrzebna! A tu rodzina! A tak mnie traktuje! A co na to córka? A co córka? Albo śpi, albo gada! Co o niej w nocy powie, to ona coś zrobi! Czasem się aby zastanawiać, czy to na pewno moja córka. Sama jesteś sobie winna. Sama jestem sobie winna. Ja już wtedy, od razu jak zaczął do niej przychodzić, od razu ci mówiłam, już on cię urządzi, wszystko zgarnie w swoje łapy. Spóźniłaś się, przegapiłaś, to teraz się męcz. Tak. No bo gdzie ty miałeś oczy? Z jakiego narodu pochodzi? Oni by tylko rządzili, rozkazywali, ale ty dopuściłeś do małżeństwa z kimś takim. Za to chłopczyk ładny. Ładny. I co z tego? Wyrośnie taki sam jak ojciec. Wyrobek. Przestań. A co? A co? Może nie? Jak go teraz nie wyrwiesz spod wpływu ojca, to koniec! Będzie taki sam! Za to pracę ma dobrą, dobrze płatną. Dużo ty masz tych jego pieniędzy, co?
Akurat. Gdzie on tańczy? W kasynie? To jakiś klub. Restauracja. No właśnie. Nazbierają takich jak twój zięć. Każą im tańczyć, śpiewać. I żeby jeszcze po ich niemu, na Ludowo. A przecież nikt nie wie, co oni tam śpiewają, tańczą, bo wszyscy są naćpani. A ci durnie myślą, że ktoś ich naprawdę rozumie, co oni tam grają. A wszyscy mają to w dupie. No po prostu zrobiła się na to moda, bo już nikogo nie interesuje słuchanie normalnych piosenek. Oglądanie normalnych tańców. Mózgi mają wybrane w nowym wizirze. Na nikogo już nie działa zrozumiały ludzki język. Normalna kultura. Ćpuny! No same ćpuny! Także poczekaj. Minie moda na ten folk, a twój dzień znowu będzie zamiatał podwórko albo kradł złoto. To co? Jak go wywalą z roboty, będę musiała ich utrzymywać? A ciebie nikt nie będzie pytał o zdanie. Będziesz kochana jak w niebo. Albo cię utopią w wannie i przepiszą mieszkanie na siebie. Ojej, co ty mówisz? Co ja teraz zrobię? Trucizna? Zdrowcy! Oczywiście, że trucizna. Ale się nie bój. Nikt nie pozna. To już sprawdzone. Tylko, że ty masz zięcia bandziora, a ja miałam męża. I ten był jeszcze gorszy. To ty mu pomogłaś? Bo by się jeszcze ze 20 lat do świętego Piotra wybierał. Był taki dobry. Dobry? Ten dobry zmarnował mi całe życie. Dopiero teraz zacząłem żyć normalnie, po ludzku. Dzieci się samodzielniły. Jestem sama, z mieszkaniem. Nikt mi nie przeszkadza. Po ile? Po jednej? Po jednej. A gdyby tak po dwie? Byłoby dwa razy szybciej. Jak po dwie, to od razu cię uprzedzam, że paczek ci do więzienia nosić nie będę. Wtedy to on w żyłach będzie miał żarty gówno, a ciebie od razu rozpracują. Czekaj cierpliwie, za to później nikt nie dojdzie, co to było. To jak? Po jednej? Zrozumiałaś? Nie zmęczyłeś się? To się huśtaj, huśtaj. Niech się huśta. Niech się huśta. Panie, co panu jest? Oj. No co też pan? No niech się pan weźmie w garść. Tu ma pan chusteczkę. Proszę wytrzeć nos. Dziękuję.
odskakować? U nas? Jak? No po co tu siedzicie? Na co czekacie? Z wnukiem wyszłam na dwór. A co ja? Ja też wyszłam. Co innego miałbym robić? Cały dzień przede mną. No. No, popatrz jaki! A co? Mam się spowiadać z tego, co tu robię? Spowiadać, bo ja się mogę mężowi! I to tylko wtedy, kiedy mnie zapyta! A ja tu zawsze siedzę! O, o, wnuk mój się huśta! I tyle! I co? Każdy teraz mnie tu będzie wypytywał i się rządził? A ja co? Mam teraz sprawozdania pisać, czy jak? Chodziłam z nim na sąsiednie podwórko. Tam są lepsze huśtawki, tylko dwóch takich z drabinnikami podeszło do mnie i pyta. Czy to pani ten zielony samochód? A mądra jaki. O, stroną spaceruje. Ja mówię, nie mój, a bo co? Spóźnił się pewnie i biadoli. A myśmy mu przeszkodziły. Ale ja się stąd nigdzie nie wybieram. A oni zaczynają mnie pytać o nazwisko, Jadez. Mówią, że powietrze ktoś spuścił, a nikt nie wie, czy to samochód. Może pani pytają, widziała, jak ktoś do niego wsiada albo spuszcza powietrze. Ja już się na nic nie czekam. Już się wszystkiego doczekałam. A ten mnie to będzie wypytywał. A ja im na to, że nie widziałam, kto wsiada, ani komu tam to z czego spuszczali. Nawet mnie to nie obchodzi. Mój wnuk się huśta i tyle. I po co mam zostawiać komuś swoje dane? Ja nawet swoim dorosłym dzieciom nie mówię, gdzie jestem i dokąd idę. A tu mnie będzie jakiś taki. One mają swoje życie, a ja swoje. A i tak wszystko dzieli. Wszystko spisali, nawet kod pocztowy. Tak, to ja już nie chodzę więcej na tamto podwórko. Lepiej nie kusić losu. Tutaj też jest huśtawka. Nie najgorsza huśtawka. Dawaj swoje pikuły! Masz! Tu mieliśmy nachodzić na siebie, nie? Końcówkę teraz. Aha, dobra, już wiemy. Dawaj swoje pikuły! Masz! Kto to w ogóle był? Jak się nazywa? Z torbą! No teraz trzeba kontrolować wszystkich z torbami! Co ty masz na czole? Gdzie? Ta czerwona plamka. Czekaj. Ej! No zabrał chusteczkę. Nie, potrzebna chusteczka. O, zabrał chusteczkę! No co za jakiś! On nabrał nas jak jedy głupie! Ojej, zniknęło. Ojej, znowu się pojawiło. No to co to jest? Jak myślisz? To chyba z laserna! Jakby cię snajper miał na łóżce! Po co? Żeby zastrzelić! No cóż ty! No popatrz! To twój wnuk skierował coś na nas! A tak! Ojciec mu dał! To jest zabawka! Laser! Aha! Już się zaczęło! Zaczyna się od zabawek! Niech on to zabierze! Opowiedz mu! Co ty tam wyprawiasz? Nie bój się, to nie strzela, tylko namierza. Aha! Namierza! Namierza, potem strzela! Zabierz to, słyszysz? Zabierz to natychmiast! Idź na huśtawkę się pohuśtaj! Wnusiu, pohuśtaj się! O, nie słuchacie! No to ja mu zaraz! Do kogo mówię? Do kogo mówię? Chodź tu! Chodź tu!
I koniec! Nic już nie poradzisz! Czy wychowujesz, czy nie? A wszystko jedno! Im wszystkim trzeba sypnąć! Wszystkim! Koniec.